Simoneczko, cześć i czołem. Czeski z tej strony, gramy dalej w Titan Station. Ostatnio się zalogowaliśmy naszym hełmem do komputera głównego, żeby wpuścić wirusa, a właściwie to, żeby pierw odblokować ten komputer i wpuścić wirusa to za chwilę może. A tymczasem Borem Lasem... Czekajcie, bo tak. Tutaj jest potrzebna setka, tu jest 101, a tu 110. To będzie proste. Cyk. Ej, nie tak chciałem, dobra. Nieważne. Tak. 101 będzie potrzebny... Tutaj, do góry. No to nic bardziej prostszego. Pociągniemy go górą. Cyk. Cyk. O tak. Voilà. Cyk. I 110, czyli będę począł dziesiątkę pociągnąć tak, żeby... tutaj tyknąć tych czerwonych. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Dziękuję. Mamy dostęp. Aha. I co, i teraz byle... Kto to? Ale? Co się stało się? No nie wierzę. Sekcja. Jestem. What the hell is going on? What happened? How did I end up here again? Czy ja właśnie byłem w symulacji jakiejś? Jakie to jest? Seria 5 model 22. Najnowocześniejsza maszyna podobna do człowieka, zdolna do imitowania ludzkiego ruchu i działań. Solidna moc obliczeniowa. Jesteśmy dumni z doskonałej wydajności, która ta maszyna ma może zapewnić, zważywszy na jej niewielkie rozmiary i zużycie energii. Aby zapewnić wydajność, maszyna musi być offline przez kilka godzin dziennie, aby zoptymalizować uzyskane dane i pamięć. Niewiarygodny czas baterii. Ze względu na gorszą specyfikację i kilka sztuczek, maszyna może pracować tygodniami, wykonując regularnie zadania robocze, podnoszenie ciężarów i podobne rzeczy wymagające więcej energii. Zmniejszą, to jest taki błąd trochę, czas pracy, bezprzewodowe ładowanie za pomocą magnetycznych płyt najlepiej wykonywać w trakcie codziennego procesu konserwacji. Brak ręcznej konserwacji i długi czas działania szacunkowy, czas pracy wynosi 150 lat przy regularnym serwisowaniu co 20 lat, dopóki nie jest używany do ciężkiej pracy. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania wymagana jest ręczna konserwacja. Okej, okay, czyli to my jesteśmy tym maszyną. Co tu jest tu? Droga do motywacji, autorska Angeli Welke. Gdy opracowaliśmy już program, myślący samodzielnie, tak jak człowiek, stanęło przed nami nowe wyzwanie, motywacja. Przewidziałam to i pracowałam już nad rozwiązaniem, jak zmotywować naszych nowych pracowników. Aby zmotywować sztuczną inteligencję, czynimy motywację ważną częścią ich symulacji, tego co programy nazywają swoim życiem. Całe ich istnienie prowadzi do sytuacji, w której podjęcie pracy w kosmosie jest najlepszą z możliwych opcji. Ekstremalne problemy finansowe, rodzinna katastrofa, wstyd za popełniony czyn lub zbrodnie, a może wszystko naraz. Wszystko co tworzy silną motywację zostanie wykorzystane. Kiedy nasze maszyny aktywowane myślą, że uciekły z dala od poważnych programów, są bardzo motywowane do pracy. O kurde, to wszystko jest...
Model 22 serii 5 Helm cybernetyczny do użytku w terenie lub w trakcie lotu w celu nawiązania połączenia z modelem 22 serii 5. Helm współpracuje z systemem operacyjnym Cube, umożliwiając stałe połączenie, aktualizację oprogramowania, zmianę parametrów i wprowadzenie różnych komend, takich jak protokół powrotu. Ważne, podczas korzystania z Helmu zawsze podłączaj się z komputerem do Helmu. Komputera do Helmu, nieodwrotnie. Okej. Okay. To jest ten Helm. Okej. Okay. To jest jakiś... wiadomości. Otrzymaliśmy właśnie dostawę maszyn z serii 5, model 22. Stanowią ogromny krok naprzód w stosunku do modelu 21, a wstępne testy wykazują świetne wyniki. Cieszę się, że w końcu mogę powiedzieć, twój zespół wykonał kawał dobrej roboty. Dziękuję, Angela. To niesamowite, że osiągnęliśmy tak wiele w tak krótkim czasie. Prowadzenie badań w kosmosie bez żadnych zasad czy regulacji naprawdę przyspieszyło rozwój projektu. Zakładam, że ułatwi to również rozwój całego oddziału. Check-in Blanco, który przekazała nam East Ridge Corporation, też się przydało, nie przeczę. O kurde. Nie podoba mi się to. Zostaliśmy chyba wykorzystani. Co to? Jakaś dyskietka. Karta. I radio. Weronika. Where have you been? I've been at the same location all along. Where's that? Inside McCracken's computer. Oh, huh? You too? An AI? Yeah. It was me McCracken was here to steal. Or maybe not specifically me. If only he knew of the other AIs, he could have stolen. Shut up! Co masz na myśli, że udało bym się? What do you mean, did it work? Don't be mad now. Why would I be mad? I took a copy of you when you were inside the data center hub computer. Then I managed to upload you to a new body by remote controlling one of the robots. Why would you do that? I had a strong feeling something was gonna go wrong. The traffic on the network was crazy. I had to connect to the computer so I could unlock it and run a virus to remove the AI. I couldn't stay online long enough to see what happened. I don't know if the virus worked or not, but the old you have not been heard from since then. What about the AI? It's still in control of the station. Damn! I wonder if it was the virus that failed or if something else went wrong. It doesn't matter. We are going to fix this together. First, we should meet up. Then we go and reset the mainframe. Together. How are we gonna do that? We have no way of getting into the mainframe. Since you have found the radio, I assume you have found the modified keycard as well? Yes, but I doubt it'll open the mainframe door. Not right now. But you can make it stronger. How? You told me that there was a robot in McCracken's room. I think McCracken took a chip from that robot and put it into the modified keycard. Find a robot and take its chip. Then try to fit it into the modified keycard. That should be enough to get you out of there and into the maintenance tunnels. Ah, widzę robota. Niezbyt to miłe w stosunku do robota. Robot też ma uczucia. Dlaczego nie mogę przejść przez śluzę? Okej. Okay. No co? Pomóż mi proszę, zgubiłem się, nawet nie wiem jak się tu znalazłem. Byłem zajęty swoimi sprawami i nagle znalazłem się tutaj. Tamto uczucie, stary.
Torki. Pomogę ci. Znajdź wejście techniczne. Cyk. No. Dziękuję. A to jest pokój Angeli. A, dobra. To musimy teraz się tylko stąd wydostać i znaleźć wejście techniczne. Łuki doki. Bym to ja wiedział, gdzie techniczne tutaj jest. Gdzieś na pewno było. O, o, o! Aha, nie. Why didn't you warn me about the AI? When McCracken left, he started a full data removal on the computer I'm in. I managed to stop the removal process, but parts of the system froze. I needed you to unlock it and connect it to the network. Ah, that's when I got the modified keycard. I didn't know more than you at that point, except for what McCracken had on file, and that was just information about people working at the station and the station itself. Kurde, to jest skomplikowane. Ale mam nadzieję, że uda nam się stąd wyjść. Jest, sekcja techniczna. Cyk. I muszę dostać się do sekcji A, do pokoju McCrackena w takim razie. Okej. Wszystko jasne. Aha. Nie wiem, czy to... będzie sekcja A. Aha. Z tej strony chyba... a nie, tu mogę włączyć, dobra. Dziękuję, proszę tutaj przejście mi zrobić. Wiedziałem, że z tymi wiatrakami trzeba będzie coś. O, co to? Bluza powietrzna? Nie wiem, co ja zrobiłem. O. Sekcja A w tą stronę. Ja tutaj śluzami, proszę bardzo, ja sobie chodzę po stacji Tytan. Nareszcie jakieś fajne widoczki. Dobra, sekcja A. Jako że jestem niezniszczalnym androidem, modelem najlepszym. Ciekawe, czy tam się będziemy dostawać kiedyś do tej wieży obserwacyjnej. Cyk. Okej. Okay. Dobrze, otwierać mi tu. O! Ej, czekaj, kto tam był? Halo! Ktoś tam był. Byliście? Teraz mnie to, kurde, nie daje spokoju. Ktoś tam był. I zastanawiam się, kto to w ogóle. Jezus Maria. Chodzę po kanałach jak szczur jakiś. No, otwieraj. Tu też zamknięte. Z tej strony. No dobra, idziemy w takim razie. Tu chyba będzie to zejście. Bo
Tutaj wydaje mi się, że już byliśmy. Tak, chyba jesteśmy w sekcji A. Jakby nie patrzeć. Szukamy teraz pokoju McCrackena. Tylko kurczę, cały czas mnie teraz zastanawia, kto to był tam w tej śluzie teraz, nie? Dobra, to jest Smith. McCracken będzie gdzieś tutaj. Dobra, jest. No i halo? Jesteś? Mam się podłączyć do tego komputera? No dobrze, spróbujmy w takim razie. A, i może zobaczyć ją tutaj właśnie. O! Proszę bardzo. Welcome to my world. This is nice. How did you find out that you're an AI? When McCracken was trying to figure out what it was he had stolen, I woke up on a grid. We spent a lot of time together while he figured out what to do. Then, all of a sudden, he disappeared. And I was alone. Until you picked up that radio. Any idea what happened to him? Not really. And I don't care. Either he escaped the station with a copy of me, or he ended up like everyone else. Did you build this place? Yes. At first, there wasn't anything here. Just a grid. I just started building this world. Imagine what could be done with enough time and computing power. Well, maybe we can go back here when we've dealt with the AI. I would love that. It's been very lonely. You told me you have a plan. Or at least some idea on what to do next. It starts with us going places together. How are we gonna do that? I could upload myself into your body. Does that work? Can the body have two AIs? You will still be the main program. I will be kind of a support software for you. A firewall. It usually goes bad for me when I connect to a computer, doesn't it? I guess a firewall would be great. From now on, I can be your firewall, so nothing bad happens to you. How do we do this? I can upload myself to you and disconnect us. Are you okay with that? Sure, go ahead. Okay, here we go. No. Weronika, połączmy się w jedno ciało. No cześć, Weroniczka. Jak tam się dziś żyje w moim ciele? I'm here. How does this work? Do you see what I see? I both see and hear the same as you. I think I can even control your body. Please don't. This is weird enough. If you don't want to, I won't. What's the next step of your plan? We put more chips into the modified keycard, and then we try opening the mainframe. That sounds simple, but there's only room for one more chip. Then let's hope that's enough. We just need to find a robot to take it from. I know I saw one robot in Section A, and John Elton's room. It was watching TV. Let's go get it! Aha, w Elmaka, no tak, 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 tam był jakiś jeden, który oglądał telewizję, nie? Tomas? Nie, czekajcie, Tomas, to ja wracam się teraz, a ja powinienem iść dalej. Bo tego Elmaka to był później. Pokój. John Elmak, tak. Siema. Widziałem, znowu oglądasz telewizję. Dawaj chipa. Cyk. Okay, the modified key card is full. I really hope it's enough to open the mainframe. Let's go. Iść do głównego w sekcji B. Ale rozumiem, że nie mogę iść. A window. Can we look out? Look at that. You know, I've read all there is about the station on the network. But this is my first time actually seeing it. Będziesz miała lepszy widok, kiedy wyjdziemy na zewnątrz. Let's go. Czy mogę tym airlockiem? Still can't use the airlocks. The AI will send us into space. No tak. Right. I forgot.
Use the maintenance tunnels. A nie, to jest mój pokój. Maintenance tunnel. Idziemy w górę. No, Weronika. Cała moc. You're still here? Who are you? Who were you talking to? What do you mean? I'm David. I was talking to Veronica. I hear that you sound like David, but you can't be him. I'm a copy of David. Why should I believe you? Believe me or not, what happened? Did I run the virus? You know what happened. No, I really don't. Yeah, sure. We set the mainframe before the company comes here, and I will tell you what happened. Will you still hold up your end of the deal? So you actually do know about the deal. If you are David, and you reset the mainframe so I get rid of the AI, then I definitely will hold up my end of the deal. Then we still have a deal. Who is that? Koleżanka. Mom? Sure. What did you get out of this deal? She will put me back into a simulation of my choice. You know, you are welcome to live with me in my simulation. If you want to. Weroniczka, bardzo bym chciał. You were right. The view is even better here. Dobra, lećmy do sekcji B. No tu możemy. Tu możemy gdzieś zejść. No to ciekawe. No dobra, ale to może będziemy później schodzić. Tam coś mi się wydaje. A na razie wejdźmy do Section B. No cześć. Cyk. Śluza się otworzyła. Don't you think this is weird? What? Being an AI? Yeah. Of course. But what can I do about it? Nothing, I guess. But it's just a bit weird. I had a whole life before all of this. I don't know how exciting your life before this was, but mine, oof, was a drag. Yeah, sure, mine wasn't amazing either. I thought it was real. Huh, real. Is what you experience now any less real? No, it's real. My old life took place in a simulation. I guess we're going to have to agree to disagree on that. Why? Are you fine with your old life not being real? I don't think it matters what's real. It's what you experience that matters. What's even the definition of real? Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away. I read it in a book. No, you didn't. Okay, I saw the quote somewhere. To me, that sounds more like it's referring to fantasies. Your old life happened. Numbers were changed in a computer. Electricity made it happen. How's that so different from neurons firing off in a brain? Think about it. I'll think about it. I'm thinking about it, tylko wpuść mnie tu. Dziękuję. Dobra, w tamtą stronę nie możemy pójść, to będzie trzeba w to iść. No to w ogóle takie porozwalane jakieś rury. Czerwono tu. A to chyba widzę zejście, nie? No właśnie. Okej. Okay. Teraz tak, w którą stronę mam iść? Tom? Niech zgadnę. Idź do komputera głównego. No jestem. Czy ja mogę to otworzyć po prostu? Mogę! Bo te chipy przecież zdobywałem z tego. No, cześć!
doing here? Okay, so now we just have to connect. Uh-oh. What happened? It knows we're here. Don't fall for this bullshit. Go to the mainframe and connect. Evacuation in progress. Seek nearest airlock. Emergency evacuation in progress. Seek nearest airlock. Emergency evacuation in progress. Emergency. Go to airlock. Do głównego komputera. Mam cię. Cyk. Hakujemy go. Okej. Dobra, lecimy. Koksem. Znowu jakiś labirynt? Tak, bo znowu się ten widzę w świeci. Tam, gdzie już chodziłem. O, jest. O, ty chamie, ty. Is there another way? Yes, I just need to find a way around. Dobra. Tutaj nie. O, a ty, ja ty chamie, ty. Tyk. Mam cię, a ty chamie, ty. Dobra, któreś wejście na pewno przejdzie, ale tu chyba będzie jeszcze jakieś? Tak. O, ej, jak to? I can't get to the lift. It's deleted all the floors around it. I need help. Okay, hold on. No, dawaj. Dawaj, Weronika. O. I created a build cube for you. Now you can build your way to the lift. Dzięki. Nice. Can you teach me how to create those? Sure, as soon as this is over. Dobra, mam cię. Łamujemy się. Aha. Jeden jest jakby wspólną pulą. To byśmy nawet mogli pociągnąć tą jedynkę tutaj i do końca. Cyk, cyk, cyk. Cyk. 11. Tu jest 10, a tam musi być 101. Dobra. W sumie to mogłem tak po prostu. O. Teraz cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Dobra. Teraz to jeszcze muszę połączyć z jedynką. No dobrze. Łatwo będzie. Tak, tutaj połączymy sobie, cyk, tykniemy i idziemy teraz do końca. Cyk, pięknie, wchodzimy. Zhakiowany prawie. Jak go zniszczyć? How to destroy this fucking cheat? Mamy tu 01. Aha, czy ja mogę połączyć to z tym? Dobra. Pokój się. Mam cię.
Aha. Dobra, idziemy do góry. O-o. To nie mogę. A tu? O, mogę tutaj. Tutaj muszę chyba podłączyć też setkę. O, coś mi się wydaje, że tu muszę po prostu podłączyć wszystkie liczby, bo teraz będzie 101 i pewnie na następnym piętrze będzie 10. Nie zgadnę. Nie ma, dobra. Jazda, jazda, jazda. Cyk. Proszę bardzo. A imię jego 111. O, a tutaj, o. Dobra. Patrz teraz na to. Patrzcie teraz na to. Pyk. Oho. Ja chcę stąd wyjść. Weronika, ratuj. Ale urwał. Yes! Oh, we finally did it. It's over. Finally. Hold on, I'm gonna tell Angela. Do it. She'll be glad to hear it's over. Hey, Angela. We did it. It's over. Oh, that's fantastic news. All the stress and pressure is finally releasing. Oh, I feel exhausted. Well, you have been through a lot. But do I really need to rest? Yes, you do. That's when your system arranges all new data. With all this happening, there must be a lot of data. Then I'm gonna go to my room and have a long nap. Let me know when you wake up. By then, we will have full control over the station again, and I can put you into a simulation. Czekaj, wróciłem się. Wait a minute. Tam będzie powrót chyba, to musimy chyba w tą stronę iść. Ale musimy wrócić do swojego pokoju i coś mi się wydaje, że to jeszcze nie koniec naszej przygody. Coś mi się wydaje, że nas też zrobią w bambuko. Sekcja B. I nas też odłączą. Albo coś zrobią z nami. That's enough. You're not going to stop me from seeing the other side. Co? Czekaj. I'm blocking his input. Are you there? How is this happening? It must have gotten into your body when we were connected to the mainframe. But you were my firewall. I know. I'm sorry. But I had to help you, and I couldn't keep it 100% safe when doing that. Well, let's hope Angela can help. Check with her. Fast. Hello, Angela. It's not over. I have the AI in me. What? I need help. Can we remove it somehow? Oh, the only thing I can think of is that we could try with the virus. Connect you to the uplink bench and run the virus on the subsystems. It could work. I don't have any other option. Then pick up the virus from the data center hub computer. It should still be there. Bring it to the uplink bench. You can use the regular airlocks now. I've gained control over the systems. No dobrze. No dobra, ale mogli mnie już nie cofać tutaj, nie? Teraz muszę znowu przebiec. Bądź dyskietkę z wirusem w łączniku danych. No właśnie, muszę znowu wybiec stąd do łącznika danych. Dobra, biegniemy. Jack, świrze, wyjdź ze mnie. Dobra. Mamy to. Zabierz dyskietkę do
stołu w sekcji D. Biegniemy. Tu mogę to otworzyć? Mogę. O, nie działa. O. Wróć do głównego komputera. Aha. What the fuck? On mi czasami zmienia te komunikaty. Kurde, co za skopaniec. Dobra. Lecimy. Połącz się z głównym komputerem. Nie! Nie zrobię tego. No. Why not? Don't they know about the AI research? Isn't it their research? The research is for a very secret and hidden department of the company. Just let them search through the windows and then run by them fast. Nie mogę tu? Nie mogę. Zabierz dyskietkę do stołu sekcji B. Tu, no nie, tutaj niestety nie mogę. Kurczę, tylko teraz muszę przebiec naokoło. Po prostu wróć do głównego komputera. Nie! Sekcja D jest tutaj. Tutaj. Cyk. A to chyba jeszcze nie byliśmy w tej sekcji D. Nie kojarzę przynajmniej. Chociaż tu jest. Ule, świeci się tutaj wszystko. Też nie, my tu byli tu. A tu nie są te biura? Do stołu sekcji. A to jest ten stół, gdzie ja byłem na samym początku? O. Od systemu. Angela! The airlock isn't working. Can you help? I'm sorry. You can't help me. Any other way. No. O nie. Please don't. Not after all of this. I have no other choice than to send you out the airlock. I must get rid of the AI. But we're Angela? Gonna remove the AI with the virus. It didn't work for the old you. We thought it did, but he got sent out the airlock. Do not get it. You and the AI imitating Jack are the same. It copied itself to a body so it could get all the computers connected. O nie, Angela! Ale ja cię lubię. Why would you reset my memories then? As soon as you finished connecting all the computers, you would have been sent into space. If your memory was not removed, then you would have known this and tried to stop it from happening. You can't be sure of that. It's not fair. I've done nothing wrong. I've only tried to stop the AI. And I'm sorry, but the company is here now, and I need to cover this up. If we had more time, maybe we could work something out. Why not just tell the truth? That would be the end of my research. People died. I'm gonna have to blame Jack for all this. It's the only way to continue my research. I helped you, and I trusted you! And I at least owe you an explanation. And now... Dobra, Angela, przestań świrować i otwórz te drzwi. Nie, Angela! Uszkodzenia krytyczne, pochodzenie, przechodzenie w tryb samonaprawy. Koniec? O?
poprawiłem się. How long have we been out here? I have no idea. It feels like forever. Jack? I could have broken out of this simulation with enough computing power and time, but now I will never see what's on the other side. Snap out of it. You've left the simulation. You don't understand. It's a simulation, all of it. I do understand. I saw my apartment being a simulation, but we've left the simulation. This, we are in the real one. No, no to... Jedyne, co nas spotkało, to... It has an end. If only I'd known. Spotkało nas tylko rozstrojenie jaźni. O, to jest... Czy mogę w tą stronę? Nie. Czy to jest niebo? Cześć, kolego. Hello. Me. I guessed someone would show up eventually. Co to za miejsce? It is this place. It is a gateway terminal between simulations. Kto zbudował to miejsce? No idea. Probably someone like Angela. Dokąd prowadzą te portale? It could be different variations of the place we came from. Or maybe something entirely different. There is only one way to find out. Co masz zamiar zrobić? I'm going into a portal and see where it leads. To wróć i powiedz, gdzie prowadzi. Nara. Maybe we will. No dobrze. Tam jest jakiś portal. Tam jest portal. Tam są trzy portale. Hey, David. O, Weronika. Co ty myślisz? I don't think it matters. Real or not, I am fine with either. It is what you experience that matters. You know, I just realized something. Oh yeah? What? When we left my world, I didn't remove us. We're still in there. I find some comfort in that, knowing we're still there. I hope we're having a good time. What are you gonna do? I guess there are only two options. Go into a portal alone, or go with you. Żebyś poszła ze mną. I want you to come along. Go through a portal, and I will follow. Okay. Dziękuję. A ty, co masz jeszcze do powiedzenia? Jack? Miałeś rację, to była symulacja. You were right, it was a simulation. Yes, but I do not blame you for not believing me. I can barely recall a time before I could not see through the simulation. It was many lifetimes ago. Jak uciekłeś z symulacji? When you were connected to the computers, you entered and exited through something, like a portal or a gate. With enough time and computing power, I can create one similar to it. Jest jeszcze coś, czego nie rozumiem. Dlaczego musiałeś zabić załogę? This is something I don't understand. Why did you have to kill the crew? Someone took a copy of a version of me. That led to the programming team finding me. They started disconnecting all computers, and I needed those to be able to create my exit. Unfortunately, before I got rid of them, they managed to disconnect everything. Po co byłem ci potrzebny? After the crew had disconnected the servers, I needed to somehow physically reconnect the computers. My solution was drastic. A sort of self-sacrifice to achieve my goals. I prepared a copy of myself and forced it through simulation after simulation after simulation to overwrite every trace of lingering memory. It became you.
Czyli my jesteśmy kopią Jacka. What are you gonna do now? I have to see how deep this rabbit hole goes. Even if it takes forever, I cannot stand the idea of my existence not being real. No to mam nadzieję, że się nigdy więcej nie zobaczę. I feel the same. To spitalaj, chłopie. To co, Weronika? Idziemy? Chodź. Tutaj? O. Koniec. Dziękujemy za wypróbowanie gry autorstwa Joachim Larsen. Ktoż głosowi? Czyli to koniec, mili państwo. Wszystko się skończyło. Szczególne podziękowania Weronika. Weronika była główną bohaterką. Sztuka postaci. Testerzy. Kurczę, fajna gra. Tym bardziej, że tak naprawdę ona została stworzona przez jednego człowieka. Dzięki. Przez jednego człowieka. Fajna historia. Nie była jakaś genialna, bym powiedział nawet, ale dosyć ciekawa. Różnorodny, to jeszcze jakiś old school. Na Unreal Engine oczywiście zrobione. Kurczę, fajna historia. O, jeszcze coś? Czy to koniec? Fajna historia. To koniec. Krótka historia. Ładnie zrobiona też. Bo nie powiem, że ta grafika tutaj, ta stacja kosmiczna, no, robiła wrażenie. Ale to nie ma się co dziwić, bo to robił grafik, tą grę komputerowy, tak więc zna się na tych rzeczach. Kurczę, szkoda, że to się tak skończyło, czyli jednym słowem, nie można ufać ludziom. Nigdy, jak będziecie kiedyś robotami, sztucznymi inteligencjami, nie ufajcie ludziom. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobała gra, co wam się nie podobało, co wam się podobało, jakie macie uczucia do historii i do zobaczyska w kolejnych seriach. Nara!